Door to door. Gmina Dębica uruchamia usługi transportowe dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisana. Realizacja programu jest możliwa dzięki pokaźnemu dofinansowaniu. Za ponad 500 tysięcy złotych zakupiony zostanie nowy pojazd dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz schodołaz. Projekt zakłada również zatrudnienie kierowcy, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz dyspozytora. Ponad 519 tysięcy otrzymaliśmy z programu z środków w PFRON-ie. Jako instytucja wdrażająca podpisaliśmy umowę na koniec grudnia i będziemy realizować najbliższe dwa lata budżetowe, czyli w 2021 i 2022 roku. Jest to program skierowany do osób niepełnosprawnych na poprawę ich mobilności. Ma być zakup 9-osobowego samochodu osobowego, czyli w formie busa. Nie będzie to autobus, bo do 9 no to nie jest autobus. Będzie w formie busa, będzie zatrudniony kierowca, asystent osoby niepełnosprawnej. No tu jeszcze dyspozytor i środki przez okres właśnie tych 2 lat na ten program. Wdrożymy w tym roku, miejmy nadzieję, że w pierwszym półroczu tego roku, na przełomie maja, czerwca powinien już być bus, no i rozpocznie się pomoc dla tych osób o poprawie ich mobilności w naszej gminie. Skierowane jest to, można powiedzieć, że do grupy wstępnie około 300 osób, z tym, że nam rzeczywistość dopiero po uruchomieniu, jak przystąpimy, ile będzie potrzeba. Będziemy pomagać w dojeździe tym osobom do urzędów, do poradni, do rehabilitacji, czy do nawet dziennego domu seniora, który mamy w Kochanówce. To będzie koordynował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wiadomo, że będzie tu kontakt z tymi osobami o utrudnionym, no jakby poruszaniu się w tym momencie, czy ograniczeniu tej mobilności, czy o kulach, czy o wózku na przykład inwalidzkim, czy innych schorzeniach na przykład, bo i okresowo na przykład po jakichś operacjach, zabiegach też jest utrudnione poruszanie się. To wszystko jako GOPS będzie się tym koordynował i zajmował. Program dedykowany jest seniorom uczestniczącym w aktywizacji społecznej prowadzonej w ramach Dziennego Domu Senior Plus, osobom niepełnosprawnym, osamotnionym i starszym z trudnościami w poruszaniu się, które nie są w stanie samodzielnie dostać się do instytucji publicznych oraz ośrodków zdrowia. Projekt grantowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych objął 77 gmin w całej Polsce.